Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, dzień dobry. Paweł Michalik Karat. Kiedy patrzę Pan na te obrazki z 73. rocznicy obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, co Pan czuje? Tak. No jest na pewno wzruszenie, jakieś uczucia, emocje. No na pewno jest to niesamowite przeżycie w sensie takim emocjonalnym. No na pewno wzruszenie ogromne. No i o te emocje chciałbym pytać. No wzruszenie to z całą pewnością, a do tego wszystkiego duma? No na pewno tak, no jest pewnego rodzaju duma tak z naszych bohaterów, z osób, które walczyły o naszą ojczyznę, które niejednokrotnie oddawały życie, tak więc jest to na pewno ogromna duma i oczywiście z naszej ojczyzny, naszego nikt kraju. Nie ma wątpliwości co do tak zwanej spontaniczności. Ludzie sami wychodzą na ulicę. Ludzie sami uczestniczą w uroczystościach, które się odbywają. Tak. To prawda, no jest masa uroczystości, masa takich wydarzeń, niejednokrotnie właśnie tak jak Pan mówi, spontanicznych, że ludzie wychodzą na ulicę, godzina W, krzyki takie jak właśnie krzesifa bohaterom, oddanie hołdu, śpiewanie też piosenek powstańczych, to jest coś pięknego. O czym Pan będzie nawijał w najbliższym czasie? No na pewno tak jak cały czas o Polsce i o Warszawie, to są właśnie takie główne tematy, o których nawijam w moich utworach. Polska i Warszawa, Orzeł i Syrenka. Zresztą tak będzie moja płyta się nazywać. Czym jest Polska, czym jest Warszawa? Zadaję pytania jeszcze takiego wprost. No. Czym jest patriotyzm? Bo do tego zapewne dojdziemy. Ale czym jest Polska, czym jest Warszawa? No jest to dla mnie, myślę, że dla wielu też osób, ojczyzna, tak? No na pewno Polska bardziej w takim szerszym ujęciu, a Warszawa no to bardziej lokalny patriotyzm, tak? A dzisiaj jesteśmy bardziej Polakami czy bardziej Europejczykami? Polakami. To przynajmniej może, ja tak czuję. No. To może jeżeli nie Europejczykami, to może bardziej światowcami? No nie, ja tam czuję się Polakiem, dlatego zawsze jednak staram się mówić o tym i w swoich utworach i tam gdzieś w jakiś tam, przy jakichś tam okazjach, że jestem Polakiem. Czyli mieliśmy ostatnimi czasy, a właściwie ostatnimi laty, takiej próby pozbycia nas własnej tożsamości, własnego ja, własnego, może nie ego, ale własnej tradycji, własnej historii, na rzecz czegoś zgoła innego. To myślę, że jest coś takiego, no szczególnie gdzieś tam z zachodu gdzieś to przychodzi, prawda, może jest to jakiś wpływ Unii Europejskiej, może jakiś innych przyczyn, ale no ja myślę, że przede wszystkim trzeba patrzeć na naszą ojczyznę, na naszych bohaterów także, szczególnie właśnie w tym dniu właśnie, no trzeba pamiętać tak, że walczyli oni jednak z okupantem, też pamiętać trzeba z kim walczyli, no i dlatego przede wszystkim trzeba patrzeć na naszą ojczyznę. Na naszych bohaterów, to jest piękny zwrot. Kiedy słyszy Pan z ust młodych ludzi, tych kilka wyrazów, cześć i chwała bohaterom. Tak. Co Pan czuje? No jest ogromna duma i no aż momentami ciary przechodzą po ciele, kiedy właśnie, tak jak na przykład wczoraj, godzina W, cześć i chwała bohaterom, odpalane race były. Także no, coś pięknego. No. Na skrzyżowaniu marszałkowskiej z jerozolimskimi? Jeszcze raz? Na skrzyżowaniu marszałkowskiej z jerozolimskimi? No chociażby. No, myślę, że było masa tych właśnie uroczystości. W wielu miejscach dokładnie. Tak więc to jest piękne. Mówi się o tym, że nie ma dziś ideałów. Że nie ma dziś autorytetów. One są, czy ich nie ma? No jak najbardziej są. Przede wszystkim trzeba właśnie spojrzeć na naszą ojczyznę, naszą tradycję, na naszą historię i wtedy znajdziemy ideały, wtedy znajdziemy te osoby, do których można się odwoływać, na których trzeba patrzeć, wzorować się na nich, tak? Czyli właśnie chociażby powstańcy. Pan kiedy się zaczął patrzeć rozglądać za tym ideałem? To znaczy, no od lat jakby czułem gdzieś to tam w sercu, powiedzmy parę lat temu, ładnych już zacząłem bardziej się tym interesować, no i zgłębiać tą wiedzę, zgłębiać historię, zgłębiać także to właśnie, czego dokonali nasi bohaterowie. Ja znów wracam do postrzegania Powstania Warszawskiego, jak również udziału w nim młodych ludzi. To było takie, może nie trywializowanie, ile na przestrzeni tych lat obchody zupełnie się zmieniły, całkowicie się zmieniły. Kiedy jeszcze kilka lat temu, wybijała godzina W, ludzie za bardzo się nie orientowali, co się dzieje. No tak. No teraz to prawda, no dużo się zmieniło, także no to niezmiernie cieszy mnie i myślę, że wielu ludzi młodych, nie tylko,
Na pewno ta chwila jest bardzo ważna dla wielu młodych ludzi, szczególnie także dla, na przykład chociażby dla kibiców, którzy właśnie w tych dniach no, głęboko nawiązują właśnie do Powstania Warszawskiego, do naszych bohaterów, także do żołnierzy wyklętych przy okazji 1 marca. No właśnie, chociażby. O tych kibiców chciałbym pytać, a właściwie o was kibiców chciałbym pytać. Tak. Bo na przestrzeni tych ostatnich też lat byliście przedstawieni jako coś najgorszego, jako coś złego, jako tacy kibole, prawdziwi kibole. Nie patrioci, ale kibole, coś, co należy odsunąć na margines. No tak. I nie chciałbym was łączyć z ONR-owcami w żaden sposób. Ale to środowiska i ONR-u i właśnie kibiców doprowadziły do tego, że w tej chwili mamy do czynienia z tym, z czym mamy. Nie, no czy tak. Jest inaczej? Być może ta diagnoza jest mylna. Nie, no ja myślę, że właśnie w dużej mierze trzeba właśnie patrzeć na kibiców, na narodowców, jeżeli chodzi o właśnie uczczenie pamięci naszych bohaterów, uczczenie pamięci świąt narodowych, takich właśnie jak 1 sierpnia czy 11 listopada. Wtedy właśnie no setki tysięcy ludzi wychodzą na ulice miast i pokazują swój patriotyzm. Szczególnie właśnie są to osoby związane właśnie ze środowiskami narodowymi i także ze środowiskami kibiców. Gdyby nie wy, młodzi zafascynowani poszukujący, nie byłoby dziś niezłomnych? No, myślę, że chyba raczej odwrotnie, no to raczej im zawdzięczamy, także gdyby nie oni, to może można powiedzieć, że nas by nie było, tak bym ja bardziej powiedział, no, że my do nich się musimy odwoływać. Brzmi to pięknie, ale pewne pokolenia, chociażby jak moje, ono przeszło nad tym do porządku dziennego, ono zapomniało, ale to wasza determinacja, wasza wytrwałość, wasza chęć dążenia do tego, żeby przywracać ich światło, a właściwie polskiej historii, doprowadziła do tego, że mamy do czynienia z tym, z czym mamy w tej chwili. No. Chyba tak. No jeżeli pan tak mówi, no to chyba tak jest rzeczywiście. No. To wracam do tego, czym jest patriotyzm. Patriotyzm. W dzisiejszych czasach. No jest to na pewno miłość do ojczyzny, poszanowanie naszych bohaterów, poszanowanie naszej historii. No i przede wszystkim to, co robimy w dzisiejszych czasach, to jak dbamy o tą ojczyznę, jak ją szanujemy, jak szanujemy także naszych obywateli, Polaków, innych pozostałych. Kto powinien poprowadzić młodych ludzi? Poprowadzić w sensie zapatrywań, w sensie poglądowym, w sensie tożsamościowym? No myślę, że w dużej mierze trzeba patrzeć na bohaterów. Ja chociażby na przykład współdziałam z pułkownikiem Leszkiem Roczkowskim, pułkownikiem WiN-u, który właśnie spojrzał na kibiców i dostrzegł w nich Polskę. Tam była taka uroczystość na targówku, kiedy właśnie było odsłonięcie muralu poświęconego pamięci żołnierzy wyklętych. No i było śpiewane właśnie, były okrzyki cześć i chwała bohaterom, odpalane race. Pan pułkownik spojrzał właśnie na tych kibiców. No i wzruszenie go ogarnęło i powiedział, że zobaczył właśnie w oczach tych kibiców Polskę i dlatego teraz stara się nam przekazywać jakoś swoje wartości. To właśnie te wartości, takie jak Bóg, honor, ojczyzna, które dawały mu przeżyć w okresie okupacji komunistycznej. Pięknie pan rozwinął ten wątek i odpowiedział na pytanie. A może ja źle zadałem? Może to było od razu pytanie wraz z tezą i z gotową odpowiedzią. A może w ogóle taka praca nie jest potrzebna? Nie, no oczywiście. No ja myślę, że jak najbardziej trzeba patrzeć na kombatantów i na to, co jakby oni prezentują. I w ten właśnie sposób też na pewno młodzi ludzie, tacy, którzy gdzieś tam mają jakiś autorytet, powinni prowadzić pozostałych młodych ludzi. Ja chociażby w swoich kawałkach staram się przekazywać te treści. Jaki będzie następny kawałek? No będzie cała płyta, tak, poświęcona właśnie w dużej mierze pamięci żołnierzom wyklętym, także będzie wspomniane o okresach Rzeczpospolitej, no i o wielu innych tematach, także sporo o wierze katolickiej. Na patriotyzm jest dziś modny. Jest moda na patriotyzm?
To znaczy, no, może można tak powiedzieć, ale ciężko powiedzieć o modzie. No, to nie jest jakby, nie wiem, zajawka, jakieś hobby, tylko to jest styl życia, to jest coś, co mamy w sercach, to z czym żyjemy praktycznie od urodzenia, tak? Także no, ja na przykład no, nie lubię mówić, że to jest moda, bo to nie jest moda, tylko to jest po prostu nasze życie. Paweł Michalik Karat, pierwszym gościem poranka. Dziękuję, dobrego dnia Państwu. 7:45, widzimy się ponownie. Thank you.